Szczęść Boże, dasz Bóg, witam wszystkich bardzo serdecznie. Droga Pani Krystyno, eminencjo księże kardynale, ekscelencje księża biskupi, panie ministrze, panowie prezesi, drodzy leśnicy, drodzy zgromadzeni uczestnicy. Chciałam bardzo podziękować za podjęcie tego ważnego tematu. Myślę, że w takim małym rachunku sumienia możemy popatrzeć, że za mało pokazujemy to, co dobrego się dzieje w tematach ochrony środowiska, w tematach bezpieczeństwa ekologicznego czy w tematach bezpieczeństwa energetycznego. Wszyscy zajmujemy się tym na co dzień, więc wydaje nam się oczywiste, że to dobro się dzieje i dużo dobrych inicjatyw się pojawia. Niemniej jednak mam takie wrażenie, że czasami w przestrzeni publicznej te dobre przykłady naszych działań znikają. Nie umawialiśmy się z panem ministrem Sałkiem, ale mamy bardzo uzupełniające się nawzajem wystąpienia. Pan minister wstępem ogólnym, a ja pozwolę sobie skupić się na bardzo konkretnych przykładach. Trochę współcześnie jest takie podejście, że walka o ochronę środowiska i ochrona środowiska, i pewnie to by zostało uznane przez naszych oponentów jako coś zauważalnego, jako coś dobrego, gdybyśmy zorganizowali taki wielki marsz na 2 miliony ludzi, którzy by przeszli ulicami na przykład Warszawy i krzyczeliby „Chrońmy planetę”. No i wtedy pewnie byśmy zostali zauważeni, że zajmujemy się tak aktywnie ochroną środowiska, albo jakbyśmy teraz wyszli tą salą i poszli pod, nie wiem, dyrekcję Lasów Państwowych i się tam przykleili klejem, tak jak to często przed naszym budynkiem ministerialnym się odbywa. Więc nasi oponenci prawdopodobnie by wtedy uznali, że jesteśmy wiarygodni w tej ochronie środowiska. Mamy zupełnie inne podejście do ochrony środowiska, do bezpieczeństwa ekologicznego, do bezpieczeństwa energetycznego. Przede wszystkim dbamy o czyny, dbamy o dobre projekty, dbamy o konsekwencje naszych działań, a to, co jest świadectwem tego, że to jest dobra, zrównoważona polityka, to są fakty i liczby, które też pan minister pokazywał. Coś, co stoi za konsekwencją tych działań, jednocześnie nas utwierdza w tym dobrym podejściu, konsekwencji, w przekonaniu, że ten kierunek, który przyjęliśmy, zrównoważonego, bardzo racjonalnego rozwoju, jest słuszny. W świętej pamięci pan profesor Szyszko mówił bardzo prosto o bezpieczeństwie ekologicznym. Miał oczywiście długie, skomplikowane wykłady, ale taką podstawową definicję, jaką przekazywał szczególnie młodym, to było dobra woda, czyste powietrze. To jest w skrócie bezpieczeństwo ekologiczne i na tym się koncentrujemy. Mamy taki specyficzny resort, specyficzne ministerstwo, gdzie połączone są kompetencje bezpieczeństwa energetycznego z bezpieczeństwem ekologicznym i ze środowiskiem. I te kompetencje ze sobą się bardzo dobrze łączą w takim ogólnym wymiarze, w trosce o bezpieczeństwo. Ja często uczestniczę właściwie we wszystkich posiedzeniach Rad Unijnych do spraw energetyki, do spraw środowiska. W ostatnim roku było tych posiedzeń bardzo dużo i w ubiegłym roku, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, zastanawiałam się, czy w tych debatach, gdzie wcześniej z perspektywy gospodarki wodnej, potem od strony środowiska, czy tam się pojawiło kiedykolwiek słowo w czasie tych wielu dyskusji bezpieczeństwo. Nie pamiętam takiego momentu, żeby w debatach unijnych czy w dokumentach unijnych, nad którymi pracowaliśmy, było bezpieczeństwo. Co więcej, na radach unijnych dotyczących energetyki głównym tematem jest transformacja, neutralność klimatyczna, cele klimatyczne. Te rady energetyczne przekształciły się w de facto rady klimatyczne. Trudno odróżnić radę środowiskową od rady energetycznej, gdzie w tych procesach energetycznych kluczowa jest też gospodarka, kluczowe jest społeczeństwo. Tego nie ma. Nie ma tego też w dokumentach pakietu Fit for 55, tego dokumentu, pakietu, który w tym momencie skarżymy do komisji, do Trybunału Sprawiedliwości. I tu pan minister już zrobił dobry wstęp do tego, dlaczego to jest bardzo ważna walka i dlaczego te skargi są takie istotne. Nie chodzi tutaj tylko o nierealność
tych celów. Nie chodzi tylko o sam proces, w jakim były przyjmowane, o tą szybkość, o brak dobrych konsultacji, o brak konsultacji ze społeczeństwem, ale de facto ta dyskusja jest też dyskusją traktatową. Bo co się zdarzyło w całym tym nieszczęsnym pakiecie Fit for 55? Ten dokument i te dokumenty, bo ich jest 16, to są dokumenty, które wpływają na nasz miks energetyczny, czyli na to, jak jest zbudowane nasze bezpieczeństwo energetyczne, z jakich źródeł korzystamy, w jakich procentach, z jakich surowców. I traktaty mówią jasno, w każdej z takich sytuacji, kiedy regulacje unijne wnikają w tą sferę, jest wymóg jednomyślności. Czyli dyskutujemy tak długo, aż znajdziemy konsensus, a jeżeli go nie znajdziemy, to tego dokumentu nie ma. I to zostało złamane przy całym procesie procedowania pakietu Fit for 55, przy dokumentach energetycznych, przy pomysłach na zakaz rejestracji aut spalinowych po 35, przy pomyśle ETS-u na budynki i pojazdy, przy pomysłach dotyczących ingerencji w naszą gospodarkę leśną i narzucania nam nierealnych celów bez konsultacji. Te wszystkie zasady zostały złamane i to jest poważne naruszenie prawne. Są państwa poza Polską, które też to widzą i mam nadzieję, że w tych postępowaniach do nas się dołączą. Jeżeli wygramy tą skargę, będzie to ważny i te skargi, będzie to ważny moment w odwróceniu podejścia do legislacji na poziomie unijnym i w odwróceniu tego niebezpiecznego trendu, żeby przyjmować pewne rozwiązania, które wpływają na gospodarkę, na społeczeństwa wbrew państwom. Bo wielu jest niezadowolonych na poziomie państw europejskich. Wiele państw europejskich ma głęboką świadomość, że te rozwiązania są niszczące dla gospodarki, dla społeczeństwa, że te cele są nierealne do osiągnięcia. Niemniej jednak zostały przegłosowane. To jest absolutnym absurdem, bo jeżeli się na coś umawiamy, jeżeli mamy jakieś wspólne cele do osiągnięcia, to głosowanie większościowe nie ma w ogóle żadnej racji bytu. Bo bez względu na to, czy my będziemy przegłosowani, czy nie, to i tak wiemy, że te cele dla nas są nierealne. Więc absurd też tego procesu jest podwójny i o to właśnie walczymy w tych skargach do Trybunału Sprawiedliwości, do każdego z dokumentów, bo pakiet został tak skonstruowany, że został podzielony na 16 dokumentów, no ale wszędzie ta podstawa prawna została bardzo mocno naruszona. My wielokrotnie się też zwracaliśmy i ustnie, i pisemnie na każdym z posiedzeń, żeby o to walczyć. To jest taki wstęp do innych procedur, do innych procesów, do innych aktów prawnych, gdzie jeżeli tutaj się udało, bo to trzeba tak powiedzieć, że się Timmermansowi udało z tymi dokumentami, to będzie nadużywane i przesuwane na gospodarkę wodną, gospodarkę leśną i inne sfery, gdzie na pewno traktatowo żadne instytucje unijne większościowo nie mają prawa ingerować i narzucać państwom swojego podejścia. I to podejście takiego narzucania widzieliśmy w polityce energetycznej na poziomie Unii Europejskiej przez lata. Takim narzucaniem był pomysł projektu Nord Stream 1, Nord Stream 2, gdzie te głosy takie jak Polski czy innych państw, które krytykowały ten projekt, były zduszane, wyciszane. Jest taka koncepcja, że Niemcy de facto dokonały takiego poszerzonego samobójstwa tym projektem, bo de facto wykonały akt negatywny dla swojej gospodarki, dla swojego bezpieczeństwa energetycznego, ale będąc też w centrum Europy ze swoim Nord Stream 1, Nord Stream 2, z tymi kluczowymi gazociągami, które są połączone z innymi państwami europejskimi, de facto te państwa europejskie zmuszały też do udziału w politycznym wymiarze polityki energetycznej. Polityka energetyczna, pokazała nam to wojna, niewątpliwie stała się elementem tej dużej polityki. To tak naprawdę, co się już zaczęło dziać w 2021 roku, kiedy Gazprom gwałtownie dla całej Europy podwyższył ceny i ograniczył dostawy. My wtedy bardzo mocno pokazywaliśmy, jak Rosja wykorzystuje swoją politykę dominacji, jak
zmonopolizowała energetykę w Unii Europejskiej. Jednocześnie złożyliśmy też wniosek o postępowanie antymonopolowe, o postępowanie, które udowodni, że Federacja Rosyjska wykorzystuje swoją pozycję siły, narusza bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo całej Europy. To postępowanie z ciekawostek do dzisiaj jeszcze się toczy w Unii Europejskiej. Mimo tego, że wybuchła wojna, mamy już naprawdę bardzo ewidentne dowody. Ono jeszcze się nie zakończyło. Dokumenty nadal są zbierane od 2021 roku. Wielokrotnie pytaliśmy komisję, kiedy się skończy, bo jest niezrozumiałe, że nawet wojna nie była wystarczającym powodem, żeby ten fakt, to jest fakt, został uznany. Pamiętamy jeszcze tę dyskusję kilka lat temu, gdzie budowaliśmy terminal LNG imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w wielkiej koncepcji bezpieczeństwa energetycznego pana profesora Lecha Kaczyńskiego, gdzie w Unii Europejskiej słyszeliśmy, że właściwie ten gaz LNG to jest zaraz obok węgla. Jest tak samo niepopularny, tak samo niepotrzebny. Po co ta dodatkowa infrastruktura? Po co w ogóle te inwestycje na rzecz dywersyfikacji? Dzisiaj widzimy, jak bardzo mieliśmy rację. I też musimy sobie powiedzieć, że poza tym dobrym planowaniem mieliśmy też trochę szczęścia, że te inwestycje zaplanowaliśmy właśnie na 2022 rok. Bo to w 2022 Baltic Pipe, połączenie z szelfem norweskim poprzez Danię, bo to połączenie gazowe z Litwą, połączenie ze Słowacją. I oczywiście byliśmy bardzo przezorni, bo mimo tego, że to odejście od rosyjskiego gazu było planowane na końcówkę 2022, przypomnę, że nasi poprzednicy negocjowali kontrakt do 1937 roku z możliwością łatwego przedłużenia i po 1937 w kontrakcie jamalskim były też wpisane zasady, na jakich on po 1937 może obowiązywać, to w tym 2022 te wszystkie kluczowe inwestycje się zbiegły i zakończyły. Poszerzenie pojemności terminala LNG. Wszystkie kluczowe elementy, które nam zapewniły dywersyfikację. W ujęciu naszej polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwo energetyczne to dywersyfikacja dostaw z bezpiecznych kierunków, to bezpieczeństwo cenowe, bo niewątpliwie ten element finansowy, ten aspekt ekonomiczny jest też kluczowy przy bezpieczeństwie energetycznym. Stałość dostaw tam, gdzie one są potrzebne, ale oczywiście też w równowadze ze środowiskiem, z zachowaniem konkurencyjności gospodarki i taką politykę bezpieczeństwa energetycznego udaje nam się prowadzić. Rozpoczęliśmy inwestycję terminala pływającego gazowego w Gdańsku FRSU, który będzie służył nie tylko polskim potrzebom, ale też potrzebom naszych sąsiadów. Rozmawiamy z Czechami, Słowakami, Węgrami, być może też Ukrainą, która wstępnie się zastanawia. Korzystając z tego, że mamy dostęp do morza, ten wielki kapitał, ten wielki zasób, który służy nie tylko Polsce, możemy wspierać bezpieczeństwo energetyczne innych państw. Tak, żeby odwracać tą koncepcję dominującą przez lata wschód-zachód na rzecz koncepcji północ-południe, koncepcja Trójmorza, gdzie jesteśmy w sercu całego bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Nasza wielka walka o bezpieczeństwo energetyczne to walka o Turów. Z przestrzeni medialnej w ostatnim czasie bardzo obecna. Nadal mamy jeszcze kilkanaście spraw w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym złożonych przez niemieckie miasto Zittau, przez organizacje ekologiczne z Niemiec, z Czech, z Polski. Jeszcze pewnie będziemy długo w tych postępowaniach uczestniczyć. One są w zakresie koncesji, ale też decyzji środowiskowej. Ale wydarzyła się jedna ważna rzecz, która mogła umknąć. Otóż Naczelny Sąd Administracyjny, jednocześnie uchylając orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który jednoosobowo w pośpiechu, dosyć znana nam procedura, bo Trybunał Sprawiedliwości podobnie postąpił w ubiegłym roku w temacie Turowa, jednoosobowo w pośpiechu, Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał uchylenie decyzji, po czym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał bardzo dużo nieprawidłowości w tym postępowaniu, ale jednocześnie powiedział bardzo ważną rzecz. Bezpieczeństwo energetyczne to jest prawo wynikające z polskiej konstytucji. Bezpieczeństwo energetyczne jest częścią polskiej konstytucji. I mamy nadzieję, że to wytyczy też
orzekanie o Turowie, ale we wszystkich innych sprawach dotyczących inwestycji, kluczowych spraw dla naszej energetyki, to się wydaje dla nas bardzo oczywiste, że ten Turów, te 7% polskiego bezpieczeństwa energetycznego, to jest nasze prawo. To, żeby mieszkańcy Bogatyni, żeby mieszkańcy całego regionu mieli dostęp do ciepła, do własnej energii, do ciepłej wody w dobrej cenie, do korzystania z własnych zasobów, wydaje nam się oczywiste. I wydaje nam się też oczywiste, że nie jest możliwe w żaden sposób wyłączenie tego bezpieczeństwa energetycznego z dnia na dzień. Niemniej jednak widzimy, że pojawiły się wyroki, pewnie gdyby nas ktoś kilka lat temu zapytał, czy jest w ogóle możliwe takie orzeczenie, taki wyrok. Powiedzielibyśmy, że nie. Jakby chyba, jeżeli ma ktoś jakąkolwiek minimalną, podstawową wyobraźnię, nie może myśleć o tym, żeby taką decyzję wydać. A takie decyzje się pojawiły i na poziomie instytucji unijnych, i na poziomie krajowym, ku naszemu, myślę, że mimo wszystko ogromnemu zaskoczeniu, ale wierzę, że to orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wyznaczy na kolejne lata podejście do energetyki w polskim orzecznictwie. Mam dzisiaj taką nadzieję, bo tych postępowań przed nami jeszcze wiele. Oczywiście bez względu na to, jakie te orzeczenia i wyroki będą, Turów będzie, jest częścią naszego i podstawą bezpieczeństwa energetycznego. W ostatnim czasie dużo dobrego wydarzyło się też w geotermii. Pan minister wspominał o tym prawie do korzystania z własnych zasobów. W Polsce połowa naszego kraju to jest potencjał geotermalny. Polski plan rozwoju geotermii, to się uśmiechamy do Torunia. Tam też działa piękna geotermia, zachęcamy. Dobry przykład, bardzo dobrze rozwiązany technologicznie i ten potencjał jest bardzo duży. Na dzisiaj w ministerstwie mamy kolejnych 50 wniosków na ciepłownie geotermalne. Z radością przyznajemy środki na kolejne ciepłownie geotermalne. Zdecydowaliśmy się też sfinansować samorządom pierwszy odwiert, który jest związany z pewnym ryzykiem, tak żeby dodać odwagi do dalszych prac. Jesteśmy bogaci w te zasoby i jestem przekonana, że te kolejne lata to będzie też czas dużego rozwoju geotermii. Są samorządy, które dały dobry przykład, które pociągają za sobą kolejne samorządy, a nasze instrumenty finansowania to bardzo mocno wspierają, szczególnie te ostatnie 3 lata. To jest czas intensywnego rozwoju geotermii. Kolejny taki mit, o którym słyszymy, to odnawialne źródła energii. Słyszymy, że sobie z nimi nie radzimy. A tymczasem jesteśmy naprawdę liderem w odnawialnych źródłach energii. Fotowoltaika, planowane na 2030 rok 1 000 000 prosumentów. Już dzisiaj mamy 1 300 000 gospodarstw domowych, gdzie fotowoltaika jest na polskich dachach. Jednocześnie w 2015 roku 7 giga w odnawialnych źródłach energii, na dzisiaj już 25. Cel na 2020 w Unii mieliśmy wyznaczony 15%, osiągnęliśmy ponad 16%. Też nasi oponenci jakoś w swojej narracji pominęli ten fakt, nie zauważyli, że jednak te sukcesy w odnawialnych źródłach energii są. W 2013 mieliśmy 40 instalacji fotowoltaicznych, w 2015 4 000, na dzisiaj 1 300 000. Więc jeżeli ktoś sobie dobrze radzi z odnawialnymi źródłami energii, to na pewno my w swojej polityce energetycznej. Już w tym roku rozpocznie się budowa pierwszej farmy wiatrowej na morzu. Inwestycja Orlenu i kanadyjskiej spółki, bardzo dobra, ponad 1 giga, duża moc w tym bardzo ważnym dla nas, bezpiecznym źródle energii. Jesteśmy też zdeterminowani, po raz pierwszy tak bardzo zaawansowany jest projekt jądrowy w Polsce, w Choczewie. W 26 rozpocznie się budowa, pierwsza produkcja energii jądrowej w 33, ale jednocześnie polskie spółki podpisują umowy na te małe technologie jądrowe, które na dzisiaj pojawiają się dosyć innowacyjnie w innych państwach, ale wiążemy z nimi duże nadzieje, mogą być wsparciem dla naszego przemysłu, dla naszego ciepłownictwa, dla lokalnych potrzeb energetycznych. Stąd też jako jedni z pierwszych rozpoczęliśmy przygotowywanie tych projektów, podpisywanie umów, przygotowanie legislacji, tak żeby bezpiecznie mogły być realizowane.
Słyszeli też Państwo, bo koncentruję się na tym, co się pojawia często w tej przestrzeni publicznej. Dużo dyskusji na temat wiatraków na lądzie, dużo krytyki tej ustawy 10H, którą wprowadzaliśmy, czyli odległości wiatraka 10 razy wysokość. Dlaczego tak się stało? Dlaczego w ogóle ta ustawa została wprowadzona? W momencie, kiedy przygotowywaliśmy tą ustawę, spotykaliśmy się naprawdę z dziesiątkami tysięcy sfrustrowanych mieszkańców, którzy narzekali na czasy opozycji, gdzie wiatraki można było faktycznie budować wszędzie. Tak wyglądały wtedy przepisy. Na 300 miejsc, gdzie były protesty społeczne, w 300 miejscach w 2010, 11, 12, 13 nigdzie nie został uwzględniony głos lokalnej społeczności. 30% wiatraków było budowane na gruntach należących do wójtów, burmistrzów, radnych i ich rodzin. Żaden z nich nie wyłączył się z procesu wydawania decyzji. Stąd się wzięło 10H. Jeżeli Państwo są z miejscowości, gdzie były próby budowania wiatraków w tej procedurze, to wiecie, jakie to były ludzkie dramaty w tamtym okresie. Nie było definicji właściwie wiatraka w prawie budowlanym, nie było przepisów dotyczących serwisowania, nie było obowiązkowych konsultacji społecznych. Absolutna samowolka, decyzja na poziomie samorządu wydawana szybko, gwałtownie i nie przez te osoby, przez które powinna być wydawana. I to nie tylko jest mój komentarz, to jest komentarz również pana Kwiatkowskiego, gdzie był jeszcze szefem NIK-u, taki raport wydał, te wszystkie dane tam wskazuje. Mówi, że czysta energia musi być czysta, a tymczasem nie była. Stąd się pojawiło 10H. To 10H, które ucywilizowało, uspokoiło sytuację, zablokowało te wszystkie niebezpieczne inwestycje i po czasie 10H spokojna debata, spokojna dyskusja na temat wiatraków, która nas doprowadziła do 700 metrów, ale z jednoczesnym obowiązkiem zapewnienia 15% energii z wiatraków dla lokalnej społeczności, z obowiązkowymi konsultacjami społecznymi, z dużą rozbudowaną decyzją środowiskową, której wcześniej na takim poziomie nie było. Bardzo racjonalny, bardzo obywatelski proces oddający de facto decyzję o tym, czy wiatraki powstaną, czy nie, w ręce obywateli. Tych dobrych przykładów, którymi się możemy chwalić, jest bardzo, bardzo dużo. Zarzuca nam się brak czystego powietrza. Jakość powietrza w 2022 do 2021 się poprawiła, ale też coś, o czym już wszyscy zapomnieliśmy. Pan minister Kowalczyk w 2018 otrzymał taki dokument z Unii Europejskiej, w którym było naruszenie za lata 2007-15, mówiące o tym, że w tym okresie 7-15 nie było systemu monitorowania powietrza, nie było transparentności w informowaniu o jakości powietrza, nie było żadnego programu wspierającego czyste powietrze i de facto żadnej troski o czyste powietrze. Dlatego też został wprowadzony program Czyste Powietrze. Na dzisiaj to już jest 14 miliardów złożonych wniosków na termomodernizację, na wymianę kopciucha, 11 miliardów podpisanych umów i zmieniające się nasze lokalne społeczności. Nasze programy to usuwanie azbestu z dachów, wymiana dachów wszędzie tam, gdzie ten azbest jest, głównie wschód Polski i województwo mazowieckie, ale też racjonalna gospodarka odpadami. Ważny element bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa środowiskowego. Na dzisiaj, jeżeli jakikolwiek przedsiębiorca chce prowadzić działalność w tym obszarze, musi uzyskać decyzję środowiskową, która w 2013 została usunięta. Bardzo absurdalny pomysł, co wpływa na środowisko, jeżeli nie odpady, szczególnie te odpady niebezpieczne. Absolutnie nie jesteśmy w stanie takiego podejścia zrozumieć, dlatego przywróciliśmy decyzję środowiskową, wprowadziliśmy obowiązek założenia takiego bezpieczeństwa, gwarancji finansowej. Jeżeli jest wydawana decyzja na odpady jakiekolwiek, musi być wpłacona gwarancja finansowa, która w przypadku zniknięcia przedsiębiorstwa czy jakichś innych niepokojących zjawisk pozwala zutylizować odpady za zabezpieczoną kwotę. Jednocześnie zwiększyliśmy kary na dzisiaj już do 10 milionów na wiązki, do 12 lat pozbawienia wolności. Wprowadziliśmy w ogóle bardzo szerokie pojęcie przestępstw środowiskowych. To było duże zaskoczenie, że w kodeksie karnym te przestępstwa środowiskowe są traktowane bardzo liberalnie i bardzo łagodnie.
na dzisiaj to jest przestępstwo równoległe z każdym innym naruszeniem prawa, ze zniszczeniem innego dobra czy mienia. I to rzeczywiście działa jako ten element odstraszający. Lasy Państwowe, pan minister już sporo powiedział, ale myślę, że coś, z czego możemy być bardzo dumni, nasza gospodarka leśna jest bardzo kosztowna. I wcale nie dlatego, jak to pojawia się w przestrzeni medialnej, że budowane są małe drogi w lasach. One oczywiście też są budowane i z tego się bardzo cieszymy i wspierają lokalne społeczności. Funkcjonuje fundusz leśny, bardzo dobrze, że funkcjonuje fundusz leśny, dlatego że 30% całego budżetu lasów państwowych to jest ochrona środowiska. To jest w ogóle niebywałe w skali i Unii, i świata. Te 30% to są środki wydawane wyłącznie na działania związane z ochroną środowiska. I dlatego lasy państwowe zwiększają swoją zasobność, zwiększają lesistość, zwiększają bioróżnorodność i wyglądają tak, jak wyglądają. Jeżeli wchodzimy do lasu państwowego czy do lasu prywatnego, wystarczy kilka sekund, żeby się zorientować, że jesteśmy właśnie w lesie państwowym, dobrze zarządzanym, dobrze prowadzonym. To bezpieczeństwo ekologiczne to też ochrona gatunków. Mamy dużo sukcesów, wzorcowa na całym świecie ochrona żubra, ale też w ostatnim czasie, może wydaje się drobiazg, ale bardzo rzadki fakt dotyczący środowiska, odtworzyliśmy gatunek. Motyla niepylaka, niestety nie zabrałam go dzisiaj ze sobą, żeby pokazać zdjęcie, ale zachęcam do spojrzenia w internecie. Piękny gatunek, którego w Polsce nie było, udało się przywrócić gatunek motyla niepylaka. Co więcej, te statystyki dotyczące terenów chronionych, tu też jesteśmy atakowani, ciągle się pojawiają pomysły tworzenia Parku Narodowego na nowych terenach. My oczywiście jesteśmy otwarci pod warunkiem, że to jest racjonalne, spełnia wszystkie warunki, kryteria i nie jest w sprzeczności z decyzją i wolą lokalnych społeczności. Ale od 2015 otworzyliśmy 16 nowych rezerwatów przyrody. Być może to też trochę nasza wina, że mało się tym chwalimy, ale to jest fakt. 16 nowych rezerwatów przyrody, 5 parków krajobrazowych, a przypomnę, że ten nasz standard chronienia przyrody w parku krajobrazowym w Polsce jest porównywalny do standardu na świecie parku narodowego. Mamy bardzo restrykcyjne normy i wymagania dotyczące poszczególnych form ochrony przyrody. 24 obszary chronionego krajobrazu, 23 obszary Natura 2000. I tym samym powierzchnia obszarów chronionych w Polsce na dzisiaj obejmuje prawie 32%, na morzu prawie 24%. To jest też czołówka całej Unii Europejskiej. Pierwsza piątka, powyżej 30%, tylko Luksemburg ma więcej z racji też swojego układu terytorialnego, swojej charakterystyki. Tam zawsze było dużo terenów zielonych historycznie i zaraz po Luksemburgu jest właśnie grupa państw, w której my się znajdujemy, powyżej 30%. Jest tego bardzo dużo i pewnie jeszcze długo moglibyśmy wymieniać. Natomiast jest to ważne, bo teraz, jak tu pan minister mówił, na grillach, w różnych debatach, w których uczestniczymy, za to jesteśmy mocno atakowani, że nie chronimy środowiska, że niewłaściwie prowadzimy gospodarkę leśną, niewłaściwie podchodzimy do bezpieczeństwa ekologicznego, a tymczasem te fakty, te liczby, te dane konkretne utwierdzają nas we właściwym podejściu zrównoważonym do gospodarki leśnej i środowiska. I dziękuję wszystkim leśnikom, wszystkim osobom zaangażowanym w tą gospodarkę leśną, zaangażowanym w ochronę środowiska, w zrównoważoną politykę, bo jest nas na sali dzisiaj bardzo dużo i życzę wszystkim bardzo dużo siły, odwagi wobec tych wszystkich ataków, którym jesteśmy poddawani. Bądźmy konsekwentni. Bardzo dziękuję.